Dobry wieczór Państwu. Ja nazywam się Michał Syska, reprezentuję Ośrodek Myśli Społecznej im. Ferdynanda Lassalla i chciałem Państwa bardzo serdecznie przywitać na spotkaniu dyskusyjnym poświęconym Polsce średnich miast. Spotkaniu, które jest zwieńczeniem wspólnego projektu Ośrodka im. Lassalla oraz Fundacji im. Filipa Berga, projektu, który rozpoczął się w 2018 roku i obejmował cykl debat, dyskusji w 11 średnich polskich miastach. Bardzo się cieszę, że Państwo przyszliście, wykazaliście zainteresowanie tym tematem, ponieważ chcieliśmy zakończyć ten cykl w Warszawie, ponieważ Polska jest krajem policentrycznym, jeśli chodzi o układ geograficzny, natomiast jeśli chodzi o układ władzy, jest krajem mocno scentralizowanym i chcielibyśmy, aby te nasze wnioski wybrzmiały także w Warszawie, miejscu, gdzie mieszczą się siedziby władz centralnych, bo temat średnich miast w Polsce to jest taki główny wniosek z cyklu naszych debat, to kwestia polityczna, która wymaga także rozwiązań ogólnopolskich, rozwiązań ustrojowych. Bardzo się cieszę, że zaproszenie do udziału w dzisiejszej dyskusji, takiej dyskusji podsumowującej cały ten nasz projekt, przyjęło tak zacne grono panelistek i panelistów. Chciałem serdecznie przywitać panią Olgę Kitkiewicz, socjolożkę, absolwentkę Uniwersytetu Wrocławskiego, redaktorkę, dziennikarkę i przede wszystkim autorkę książki pod tytułem Nie zdążę, która swoją premierę miała w piątek, więc serdecznie zachęcamy do księgarni i do lektury tej książki, która bardzo mocno wiąże się także z tematem naszej dyskusji, całego naszego projektu Polska średnich miast, bo dotyczy wykluczenia transportowego. Chciałem bardzo serdecznie przywitać panią Martę Rzekowską, redaktorkę naczelną magazynu Miasta, antropolożkę miejską. Bardzo się cieszę, że bierze udział w naszym spotkaniu. I pani Marta Rzekowska jest także współautorką projektów poświęconych także problemowi starzenia się lokalnych społeczności. To także był jeden z ważnych tematów, który pojawił się na naszych debatach licznych w poszczególnych miastach. I chciałem serdecznie przywitać Piotra Kwickiego, dziennikarza Polsat News, publicystę Plus Minus magazynu Rzeczpospolitej i przede wszystkim autora książki, która się wkrótce ukaże, książki poświęcone średniemu miastu, Włocław Konik, skąd redaktor Kwicki pochodzi. Bardzo serdecznie chciałem wam podziękować za to, że przyjęliście zaproszenie. I chciałem na początek powiedzieć kilka słów na temat tego projektu, który dzisiaj kończymy. Wnioski ze wszystkich 11 spotkań dyskusyjnych znajdą Państwo w takiej broszurce, która jest do pobrania tam z tyłu sali dzisiaj za darmo. Także serdecznie zachęcam. Nie będę w tej chwili streszczał całości tej publikacji, ale chciałbym się skupić na kilku takich najważniejszych wątkach. Otóż mieszkanki i mieszkańcy średnich miast w Polsce po pierwsze dostrzegają problemy, o których alarmują naukowcy, ekspertki, eksperci, czyli wyludnianie się mniejszych i średnich miast oraz starzenie się lokalnych społeczności, co niewątpliwie będzie miało wpływ na to, jak te miasta będą i czy w ogóle będą w stanie wypełniać swoje podstawowe funkcje. Wreszcie podczas wszystkich spotkań wskazywano na wyzwania związane z przekształceniem się miast, które bardzo silnie rozwijały się w latach 60., zwłaszcza w latach 70. wraz z rozwojem przemysłu, tą falą industrializacji lat gierkowskich, ponieważ te miasta i ich rozwój był podporządkowany częstokroć właśnie dominującym zakładom pracy. Te miasta dzisiaj szukają swojej nowej tożsamości, bo wraz z deindustrializacją, wraz z zamykaniem się wielkich zakładów zmieniła się i struktura zatrudnienia, zmieniła się struktura społeczna, ale także te miasta stoją przed takim wyzwaniem budowy nowej tkanki miejskiej. Takim sztandarowym przykładem takich ambitnych prób jest Dąbrowa Górnicza, którą odwiedziliśmy, której prezydent był potem gościem naszej debaty w Cieszynie, czyli miasta poprzemysłowego, które dzisiaj między innymi poprzez liczne praktyki partycypacyjne próbuje włączać mieszkańców do współtworzenia miasta, bo do tej pory to miasto pełniło funkcję sypialni dla wielkiej huty.
a dziś poprzez praktyki bardzo szeroko zakrojonych projektów budżetu partycypacyjnego, konsultacji, starają się włączać władze miasta, mieszkańców do tworzenia tej nowej tkanki miejskiej. No i właściwie rozpoczął się wielki projekt budowy nowego centrum miasta pod nazwą Fabryka Pełna Życia. Oczywiście w każdym z tych miast wskazywano na potrzebę przemyślanej polityki przemysłowej państwa, ponieważ podczas tych spotkań dominującą opinią była, że jeśli idzie o powrót dobrych miejsc pracy, to nie jest to rolą samorządów, ale przede wszystkim przemyślanej polityki centralnej, natomiast rolą samorządów jest zadbanie o dobrą jakość życia i o zmianę pewnych priorytetów. I te oczekiwania mieszkańców co do dobrej jakości życia polegającej na dobrych usługach publicznych, na dbałości o środowisko naturalne, o ogólnodostępną i przyjazną dla wszystkich przestrzeń publiczną, to wybrzmiewało na wszystkich spotkaniach. Oczywiście tematem wiodącym, czy jednym z tematów wiodących wszystkich tych spotkań, to wyłączyło wszystkie te miasta, to oczywiście było wykluczenie transportowe, czyli deficyt dobrych, zwłaszcza dobrych połączeń kolejowych i autobusowych. To praktycznie pojawiało się na każdych z tych spotkań. I oczywiście były też pewne ciekawe wątki dotyczące specyfiki poszczególnych miast. Takim ciekawym wątkiem był Charków i zjawisko, specyficzne zjawisko wyludniania się miasta, bo w Bełchatowie obserwujemy te same procesy jak w innych miastach, czyli suburbanizacja, czyli wyprowadzanie się do mniejszych, okalających to miasto, do gmin, ale wraz z przechodzeniem ludzi, którzy byli w przeszłości związani z dominującym zakładem pracy, pojawiła się duża liczba młodych emerytów, którzy na początku lat 80. przyjechali do Bełchatowa, aby pracować w nowym zakładzie. Dziś, gdy przeszli na emerytury w wieku 50-60 lat, wyjeżdżają z powrotem w rodzinne strony. I to często dotyczy osób dobrze wykształconych, specjalistów, dla których miasto nie ma żadnych innych propozycji. Podobne słowa pojawiły się w Płocku, także mieście, które akurat nie podlegało procesom deindustrializacji, bo tam jest wielki zakład należący do Skarbu Państwa, ale tam wskazywano też na problem tego, że ten przemysłowy charakter Płocka powoduje, że w Płocku jest deficyt sektora usług, co także niekorzystnie wpływa na jakość życia, oraz to, że rozwój miasta był podporządkowany wielkiemu zakładowi, co negatywnie wpłynęło na dbałość o tkankę miejską. I żeby nie przedłużać, taka główna myśl, jaka przewijała się na wszystkich spotkaniach, to, że małe i średnie miasta muszą wymyśleć się na nowo. Znaczy muszą dopasować się do tych trendów, muszą uznać, że nie są w stanie konkurować z największymi metropoliami, nie mogą kopiować czy stawiać sobie nierealnych celów do równania pod różnymi względami do wielkich metropolii, ale i także nie są w stanie odwrócić trendów demograficznych, więc powinny się do tych trendów dopasować. I we wspomnianym Płocku to wybrzmiało wprost, że być może warto, żeby na przykład Płock stał się sypialnią dla Warszawy, żeby ludzie mogli łączyć mieszkanie w Płocku z dojazdami do pracy do Warszawy, żeby to także była jedna z takich atrakcyjnych form zatrzymywania mieszkańców. Więc to były takie główne tezy, które się pojawiały, i coś, co było najbardziej optymistyczne z tych spotkań, bo głównie rozmawialiśmy o problemach, o wyzwaniach, które oczywiście brzmią bardzo alarmująco, tak jak alarmujący jest ton raportu profesora Śleszyńskiego, ale coś, co było bardzo optymistyczne, to, że na naszych spotkaniach po pierwsze publiczność stawiała się licznie, i byli to autentycznie zatroskani losem swojego miasta mieszkanki i mieszkańcy, często lokalni aktywiści i aktywistki, czyli te miasta mają dosyć duży kapitał społeczny, który powinien być wykorzystany przy właśnie wymyślaniu na nowo tych miast. Co ciekawe, także w wielu miastach spotykaliśmy samorządowców, przedstawicieli samorządów, którzy mieli zrozumienie dla tych nowych wyzwań. W części tych podróży po Polsce towarzyszył nam redaktor Edwin Bendyk z Polityki,
którego chciałem serdecznie przywitać i podziękować, że przyszedł na nasze dzisiejsze spotkanie. I zanim przejdę do rozmowy z naszymi gośćmi, to chciałbym Ciebie ewentualnie poprosić o Twoją krótką refleksję, ewentualnie do powiedzenia czegoś, co może ja pominąłem. Dziękuję bardzo. Dzień dobry Państwu. Króciutko tylko, bo chcę słuchać tutaj Państwa, ale zupełnie dobrze, bo zgadzam się z Twoim podsumowaniem. To bardzo z tych miast, które ty jeździłeś, organizowałeś spotkania, też te, które miałem przy innych okazjach też rozmawiać z mieszkańcami, mieszkankami, że rzeczywiście jest jakiś ciekawy moment w tej chwili, który wcześniej w metropoliach mocno wybrzmiał, chociażby w związku z pracami nad Europejską Instytucją Kultury, to było parę lat wcześniej, i odkrywania i opowiadania sobie miast, prawda? I to widzimy, jakie pozytywnie, nie zawsze pozytywne, ale generalnie skutki właśnie w dużych miastach już wybrzmiały kilka lat wcześniej. Natomiast miasta średnie długo jeszcze, tak myślę, do 13-14 roku na pewno były w takim syndromie, który wychwycił Philip Springer w miastach archipelach, w swojej książce podsumowującej, co się dzieje w miastach, w miastach wojewódzkich. I to był ten syndrom wielkiego zakładu pracy i fantazja o tym, że przyjdzie wielki zakład pracy i nas uratuje. Tak myślałem w ogóle o szansach rozwojowych. To już poszło, ten sposób myślenia jest już nieobecny. To już widać, że już z tą fantazją się mieszkańcy średnich miast rozstali. 4 lata minęło takich lat. 4 lata, właśnie tak. I to jest ten czas, kiedy widać, że ten model już wszyscy rozumieją, nie jest do zrealizacji. Nie znaczy, że niemożliwa jest polityka przemysłowa, że na przykład przemysł jest czymś anachronicznym, bo widzieliśmy wiele miast, nie tylko tych, które są jeszcze zdominowane, ale Świdnica chociażby, prawda? No to jest miasto o bardzo zróżnicowanej infrastrukturze przemysłowej, świetnie funkcjonującej i to ma znaczenie, ale wokół czegoś innego emocje, takie miasto twórcze, bym powiedział, się zaczęły konsolidować. I tutaj tego, co nie wspomniałeś, to istotne jest coraz większe znaczenie takiej warstwy symbolicznej, tożsamościowej, znaczy odkrywanie miasta poprzez też właśnie jego historię, jego taką tożsamość kulturową, też do tego, żeby definiować, czym się różnimy, na przykład mieszkańcy Ostródy od Iławy. Te miasta akurat wspomniałem też dlatego, że tam się Kongres Ruchów Miejskich odbywał w tym roku, co też jest znamienne, bo pierwszy raz Kongres Ruchów Miejskich, które mają początek w metropoliach, był zorganizowany w średnich, czy małych w sumie miastach, ale nie przez przypadek, nie był to tylko ukłon dla nich, tylko że dzisiaj aktywizm miejski przesunął się z metropolii, czy inaczej, metropolia ciągle jest, ale też aktywiści mocniej zaczęli w ramach tej agendy ruchu miejskich działać w mniejszych ośrodkach, co też jest nowością, którą również ma kolejne jakby odprysk, jeżeli popatrzymy na młodzieżowy strajk klimatyczny. No nie jest to zjawisko tylko wielkomiejskie, tak jak wiele ruchów młodzieżowych, tylko również, zwłaszcza jak popatrzymy wczoraj, to rozgrywa się w małych ośrodkach, właśnie wspomnianej w Ostródzie, czy na przykład w Krośnie, gdzie wcześniej wybuchły te zjawiska niż w Rzeszowie, czyli lokalnej metropolii. Więc coś ciekawego się dzieje świetnie, że też pojawiają się, znaczy, że ta tematyka wchodzi do Warszawy, tak tutaj tej umowy, prawda? Czyli też do świadomości mediów głównego nurtu. To się dzieje oczywiście z bólem i zaporami, ale niemniej jednak, raport profesora Siewskiego się przebił, on był takim pewno przełomowym. Wcześniej książka właśnie Filipa Springera na pewno też miała swoje znaczenie, a w tej chwili to przekonanie, że jest życie nie tylko w metropoliach, ale w mniejszych ośrodkach, to chyba się ugruntowuje, ale jednocześnie ta świadomość gigantycznych problemów, że jednocześnie, że jest potencjał, ale który trzeba szybko w tej chwili mobilizować do tego, żeby poradzić sobie z niezwykłymi wyzwaniami, które problem, tak w Cieszynie miałem okazję z radnymi rozmawiać, polega na tym, że nie mamy doświadczeń z historii, żeby sobie poradzić z tymi doświadczeniami, że musimy myśleć o stanach, w których sobie nie jesteśmy w stanie wyobrazić w sytuacji pokojowej, tak? Wyludnienia miast, które z perspektywy pół dekad będzie sięgać połowy w niektórych przypadkach, prawda? No to jest coś, co w ogóle nie, i to nie ze względu na wyprowadzkę z nosobarbia, tylko po prostu zwykłe wymieranie biologiczne, tak? Bo to wyszliśmy w tę fazę rozwoju. I tego nam historia nie podpowiada, co to, jak na to nałożymy zmiany klimatyczne,
i konsekwencje i tak dalej, no to są po prostu nowa rzeczywistość, do której właśnie jest jak sobie z nią radzić, tylko jeżeli prześpimy w jakieś istotne momenty, to będzie trudno. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. No i teraz chciałem przejść do naszych gości i rozpocząć od pytania do Piotra Kwiatkowskiego, bo napisałeś książkę, ona się wkrótce ukaże, książkę o swoim mieście, o Włocławku, z którego kiedyś wyjechałeś, teraz wróciłeś, wracałeś w międzyczasie, ale wróciłeś, żeby spojrzeć na nią nie tylko jako mieszkaniec, ale jako autor właśnie, jako reporter też między innymi. Więc po pierwsze pytanie, jaki był impuls do napisania tej książki, a po drugie, jaki był ta twoja impresja po powrocie do Włocławka właśnie jako reportera, jako osoby, która właśnie patrzy przez te inne okulary, jak zmienił się Włocławek z twojej perspektywy przez te... To działa. Działa? Tak. Pierwsze pytanie było o impuls, tak? No, tak, dlaczego poczułeś taką potrzebę, żeby to opisać? To może tak. Chwilę po tym, jak miałem operację wzroku, przez 2 tygodnie nie mogłem nic czytać. Siedziałem w Włocławku, bo rodzice się mną opiekowali, bo nie mogłem nic robić. Słuchałem przez jakiś czas audiobooków, a potem założyłem po prostu ciemne okulary i zacząłem chodzić po mieście, bo i tak nic nie mogłem specjalnie robić, bo nie mogłem ani nic oglądać telewizji, ani patrzeć się na smartfon. I chodziłem tak sobie po mieście w tych czarnych okularach, ciemnych okularach i w pewnym momencie zauważyłem, że za każdym razem dochodzę do ruin jakiejś fabryki. No i jak sobie chodziłem po tych ruinach fabryk, zauważając, że jest ich trochę więcej niż mi się wydawało i one zajmują trochę więcej miejsca niż mi się wydawało. A potem myślałem sobie o tym, że tak na pewno sprawę nie do końca znam ich historii. To znaczy wiem, że gdzieś była celuloza, wiem, że gdzieś był fajans, wiem, że gdzieś są ruiny włocławskiej części Ursusa, Wisły, czyli też takiej ważnej fabryki, że ich było mnóstwo, że one wszystkie nie istnieją, a ja mam taki, nie mam zbyt dużego pojęcia o tym, no więc potem już zacząłem sobie szukać w internecie czegoś, ale okazało się, że nie ma nic. No więc pomyślałem sobie, że muszę przeczytać fachowe gazety, znaczy fachowe, lokalne gazety z tego czasu i przejrzałem wszystkie lokalne gazety właściwie z lat 90. gdzie odkryłem, że też specjalnie nic nie ma. No i miałem taką refleksję, że i to nawet jest wprost napisane w mojej książce, że to był taki problem wstydliwy, który ewentualnie odnotowano upadek kolejnych fabryk z kronikarskiego obowiązku, natomiast i to już mi się zaczęło wplatać w szerszą myśl, to znaczy, że dochodzi do władzy po 1989 roku formacja, która jest teoretycznie formacją związkową, a jakby nie interesuje się tymi robotnikami. To jest temat, który nie istnieje. Tak, oni wszyscy tracą pracę, a liczby są absolutnie szokujące, jak się przyjrzy na to, jak duża właśnie liczba osób straciła pracę w tym czasie. I tak niespecjalnie ktoś to odnotowuje, niespecjalnie jest jakaś dyskusja na ten temat. No to też się splatało z kolei z tym, no, że ja wtedy pewnie miałem lat 8-9, więc może trochę więcej. Pamiętam to wszystko przez mgłę. No i teraz, nie mając literatury na ten temat, zacząłem po prostu rozmawiać z ludźmi. Im więcej rozmawiałem, tym bardziej mi się to układało w jakąś całość. Jak już tak trochę nagadałem, to stwierdziłem, że tego jest tak dużo, że właściwie fajnie byłoby to opisać reportersko. No i rozpoczął się cały ten proces, który pewnie, jeżeli wspominamy tutaj książkę Miasta Archipelag, jest odwrotnością tej książki, tak? Bo tam są opisane wszystkie miasta powojewódzkie, ale sobie tak skaczemy po tych miastach. A u mnie jest opisane jedno, ale ja piszę o Włocławku w ten sposób, jakby to mogła być historia w zasadzie każdego miasta, bo to nie ma znaczenia, czy to się nazywa Włocławek, Grudziądz, Konin. Identyczne historie, rozmawiałem z ludźmi z tych miast, na przykład wymienionych, dokładnie to samo. Nie ma żadnego znaczenia, czy podstawimy tam włocławską celulozę, czy jakąś inną fabrykę. Te historie są dokładnie takie same. A drugie pytanie było? No drugie, jak teraz po tym powrocie, to znaczy jakbyś mógł powiedzieć, jak te wydarzenia z lat 90. wpłynęły na miasto? I bo podczas naszych podróży omawialiśmy różne przypadki, znaczy to o czym mówisz, czyli ten szok deindustrializacji, czyli szok związany z zamknięciem wiodących zakładów pracy, które organizowały całe życie w mieście,
były różne strategie wyjścia z tego szoku. Więc poproszę, jak te zjawiska, które opisujesz w książce, one wpłynęły twoim zdaniem na Włocławek i czy Włocławek po już 3 dekady minęły od początku transformacji Ostrowej, czy z tego szoku wyszedł, czy znalazł jakiś nowy pomysł na siebie. My w tej publikacji cytujemy tutaj właśnie już przed chwilą występującego Edwina Bendyka, który przytacza kilka takich średnich miast, które skutecznie wyszły z tego szoku po transformacyjnego. No bo Włocławek nie znalazł wciąż tego pomysłu, niestety wygląda to dramatycznie. Natomiast może jeszcze wracając do tego początku, tego zapytałeś, no to jest po prostu tak, że jak zacząłem rozmawiać z robotnikami, którzy pracowali, to nie ja. Chyba nie ja. Ja mam włączony ten. Dobrze, dobrze. To pomyślałem sobie, że należałoby to ocalić od zapomnienia. W sensie, że jak ja tego nie opiszę, to nikt w Włocławku tego nie opisze, no bo dlaczego miałby to ktoś zrobić? Te indywidualne historie są takie, że no jeżeli ktoś w wieku lat 48 tracił pracę w celulozie w roku 91, no to niespecjalnie był w stanie załapać się na ten taki sen wolnorynkowy, otworzyć interes, tam sprzedawać buty. I te historie są po prostu fascynujące, bo ja nie jestem naukowcem, tak tutaj socjologiem, politologiem i tak dalej. Mnie po prostu zainteresowały historie ludzi i no, dla mnie na przykład taka historia gościa, który mimo tego, że wspomniana celuloza upadła, codziennie chodzi do tej fabryki i wącha siarkę, bo jakby wąchał ją przez 30 lat w tym swoim miejscu, a potem zapija się tam i umiera, patrząc na te ruiny zakładu, które za 3 lata zaczynają przychodzić złomiarze. Czyli na miejsce w ruinie tego zakładu przychodzą złomiarze, którzy pracowali 5 lat wcześniej w tym zakładzie, a teraz tam przychodzą jako złomiarze. Oni najlepiej potrafią go rozebrać, bo jakby wiedzą, którą halę rozebrać najszybciej, z której będzie największy zysk złomiarski. I zaczyna funkcjonować tam absolutnie drugie miasto, gdzie też te hale jakoś się zawalają z tymi ludźmi, giną kolejne osoby. Dość dużo śmierci w ogóle w tym wszystkim jest. W tych 5 zakładach włocławskich, które opisuję, no to każda historia jest inna. Jest taka hardkorowa właśnie historia celulozy, jest historia Nobilesu włocławskiego, gdzie mieliśmy do czynienia, to często też się pojawia w tej debacie, a bo w ogóle to można było po 89 zrobić wszystko inaczej i w ogóle można było uwłaszczyć się przez pracowników. No więc jak w Nobilesie tak próbowano zrobić, no i okazało się, że skończyło się to, no można tak powiedzieć, wrogim przejęciem w zasadzie, później przez ludzi, którzy zrobili tam halę, a historie były takie, tak podobnie było zresztą w włocławskiej delekcie, której akurat już nie opisuję, że jakaś część pracowników dostała tak duże pieniądze, że nie wiedziała, co zrobić. W związku z tym zniknęły ze wszystkich samochodowych auta w całym regionie, również w Płocku, który wspominałeś, bo w Włocławku się dawno pokończyły. Nowe samochody kupowali również robotnicy, którzy nie mieli prawa jazdy. To przez pewien czas wyglądało tak, że na przykład część robotników miała swoich kierowców, którzy zawozili do pracy, a po 2 latach, gdy te pieniądze się pokończyły, gdy już te wszystkie meble zostały kupione z okolicznych ten, no to nadszedł znowu ciąg samobójstw wśród tych ludzi, których te pieniądze się pokończyły, oni specjalnie mieli pomysł na co innego i jakby likwidacja po tym, no ja to nazywam wrogim przejęciem, ale to prawda było. Likwidacja tego Nobilesu, czy sprowadzenia go do pomieszczeń wynajmowanych na po prostu na przetrzymywanie jakichś tam różnych towarów. Wyglądało to tak, że jak zamykano, to już był taki ostatni odcinek, ostatni akcent, to od razu wezwano 3 karetki, dlatego że jak informowano pracowników o tym, że będą likwidować cały zakład, to oni mdleli. I to od razu oni wiedzieli, że tak będzie to wyglądać, więc od razu i do tych karetek przenoszono. Jak się nasłuchałem, bo tych historii tam jest setka, tak? No właśnie tak, tak? Więc jak się nasłuchałem tych historii, to pomyślałem, że to grzechem byłoby tego wszystkiego nie opisywać, tak? Myślę, że u mnie to, co was tutaj najbardziej interesuje, czyli ta warstwa taka no naukowa, socjologiczna, nie wiem, pewnie jest u mnie słabsza, bo ja nie podejmuję się jakichś takich daleko idących wniosków. Startowałem pewnie z pozycji dość mocno antybalcerowiczowskich, na takiej wściekłości, co wy zrobiliście z moimi zakładami w Włocławku.
ale gdy zacząłem się przyglądać dokładnie każdemu z nich, to ten status na Facebooku to jest trochę bardziej skomplikowany. I każda historia tutaj była trochę bardziej po prostu skomplikowana w każdym przypadku. To jeszcze dopytam o ten Włocławek dzisiaj. Znaczy, jak ty dzisiaj widzisz Włocławek? Znaczy, po tym okresie, tak? I tuż też pytam też jako ciebie, jako dziennikarza politycznego, bo ty przeprowadzasz wywiady z politykami. Czy ty w ogóle widzisz wśród polskiej klasy politycznej jakikolwiek namysł nad tym, co... Nawet nie nad tym, co się działo 30 lat temu, bo polska klasa polityczna lubi dyskutować o tym, co się działo 30 lat temu, ale czy widzisz taki namysł nad tym, co dzisiaj się dzieje w tych miastach i z jakimi one się zmagają problemami? Czy taką refleksję też dostrzegasz? I czy dostrzegasz ją tak, że na przykład jak jedziesz do Włocławka wśród władz samorządowych, znaczy, czy dostrzegasz tam jakiś zarys koncepcji na nowego pomysłu na Włocławek? Może tak, bo do tego nie doszedłem, jaki jest obecny, jak się czysta polityka tam codziennie, stan gry. No to stan gry jest taki, że mamy miasto, które się absolutnie gwałtownie wyludnia, w stopniu jakby absolutnie szokującym. Startowaliśmy ze 125 tysięcy, już jest tam, zdaje się, poniżej 100. Te dane, te panowskie, czy tam dusowskie, które były w ostatnim czasie publikowane, nie dają miastu żadnych szans. Ta struktura społeczna, żeby ją dobrze zrozumieć, to trzeba też popatrzeć na to, że to było, to jest na przykład miasto, patrząc przez te wskaźniki, tak mówiąc z pamięci, w pierwszym kwartale 2018 roku to było miasto, w którym było więcej rozwodów niż małżeństw. I to jest drugie miasto w Polsce pod względem niepłaconych alimentów. Lepszy w cudzysłowie jest tylko Wałbrzych. To są absolutnie szokujące dane. Znaczy, szokujące dane, jakie są olbrzymie długi alimentacyjne. No polega to na tym, że tak dużo ludzi wyjechało za granicę, że nie czując jakby związku z tą rodziną, którą zostawili. I to jakby strukturalnie ustawia to miasto na pozycji nie do pozazdroszczenia, że tak powiem. Jakby nie widzę absolutnie żadnej refleksji, nie widzę absolutnie żadnego pomysłu na to miasto. Rozmawiałem ze wszystkimi byłymi prezydentami tego miasta. I jakby pytając na przykład o duże projekty modernizacyjne, no to ktoś mi opowiadał, że tam zrobił chodnik na przykład. Trochę ten problem jest teraz uśpiony, no bo rzeczywiście jest mamy niskie bezrobocie. Ja analizując to bezrobocie, no to pod koniec rządów AWS i w powiecie włocławskim, nie, w pierwszym roku rządu SLD w 2001 roku w powiecie włocławskim bezrobocie wynosiło 30%. Teraz to, jak wiemy, problem bezrobocia w zasadzie nie specjalnie istnieje tam, bo jest specjalna strefa ekonomiczna, generalnie ci ludzie mogą znaleźć słabą, ale jednak pracę, natomiast no to trochę usypia pewne problemy, natomiast no, nie ma żadnej wizji, nie ma żadnego pomysłu. Właściwie całe miasto wisi na Anwilu Włocławek, który jest jakby częścią Orlenu, tak upraszczając sytuację, ale no nie jest to taka silna pozycja jak pozycja Orlenu w Płocku, prawda, no bo jednak jest trochę niżej. I no, obserwując codziennie, co robią ci politycy lokalni, bo śledzę ich tam wszystkich, no to raczej napawa mnie to dość podobnym smutkiem. Nie widzę tam specjalnie żadnego pomysłu. Nie żebym miał sam jakiś, ale nie jestem taki mądry dla bieżących inwestorów. Natomiast no, no, wygląda to bardzo, bardzo źle. Dzięki. To teraz się przeniesiemy z Włocławka do Żyrardowa, czyli miejsca, do którego przeprowadziła się pani Olga Kilkiewicz. Zanim przejdziemy do jazdy autobusami, to najpierw chciałem zapytać o ten Żyrardów. Jak się pani odnalazła w mieście średniej wielkości? To prawda, Żyrardów jest takim typowym średniakiem, ale i to jest podobna historia jak historia wielu średnich miast, czyli fabryka, której już nie ma. Przy czym Żyrardów jest o tyle specyficzne, że tam była jedna fabryka. Jedna fabryka, jeden zakład pracy, który Żyrardów ma 36-37 tysięcy mieszkańców. W zakładach winiarskich pracowało 9, 10, 11 tysięcy osób. Więc
w latach 90., kiedy fabryka stopniowo zaczęła wygaszać produkcję, no to tam pojawiła się rzesza bezrobotnych. To jest taka klasyczna historia. Natomiast Żyrardów jest blisko Warszawy i jest bardzo dobrze z Warszawą skomunikowany za pomocą kolei. Ja się przeniosłam do Żyrardowa z Wrocławia, a mieszkamy w Wrocławiu 20 lat prawie. Powody były takie bardzo ekonomiczno-rodzinne, powiedziałabym, czyli zaliczyłam ten etap, który większość ludzi z mojego pokolenia ma 40 lat, więc miałam kredyt w euro na dom. Miałam go serdecznie dosyć, bo głównie spłacałam kredyt, a mój mąż kosił trawnik, więc niewiele czasu spędzaliśmy w tym domu, bo dojazdy z przedmieść. A w Żyrardowie akurat pisałam też książkę Niehandli, częściowo o wątkach żyrardowskich. Okazało się, że to jest mieszkanie po mojej babci. Stwierdziliśmy z całą moją rodziną, że właściwie to są moje rodzinne strony. Próbujemy. I absolutnie nie da się porównać tych perspektyw Wrocław-Żyrardów. Po prostu na nowo trzeba sobie to codzienne życie ułożyć w mieście o zupełnie innej skali. No i to jest takie miasto, w którym co rano od godziny 5.30 do tak 9.00 jest tłum ludzi na dworcu i rzeczywiście na przykład komunikacja miejska jest zsynchronizowana mniej więcej z odjazdami pociągów. Z okolicznych osiedli przyjeżdżają autobusy i ludzie jeżdżą do Warszawy, najczęściej do Warszawy. Natomiast kiedy fabryka przestała funkcjonować, to osoby, które były tak jak we Włocławku traciły pracę, one nie wszystkie odnalazły się na tyle, żeby znaleźć sobie pracę w Warszawie. Więc Żyrardów jest takim miastem popękanym, gdzie żyje sporo ludzi dojeżdżających do pracy do Warszawy. Mieszka też trochę osób, które z Warszawy się przeprowadziły do Żyrardowa z uwagi na o wiele tańsze mieszkania. Piszą czasem takie gorzkie posty na Facebooku albo na lokalnych forach, że na początku to wydawało się wspaniały pomysł, a teraz to jest dół. No bo jednak to jest różnica. Ja nie odczuwam takiego przygnębienia. Natomiast mieszkam w samym centrum dawnej osady robotniczej i mój blok otaczają takie najstarsze domy robotnicze. One są nadal komunalne. I mieszkają w nich ludzie, którzy w latach 90., na początku lat 2000 tracili pracę. I w Żyrardowie mam takie poczucie, że Żyrardów ma ofertę dla osób, które przyjeżdżają do Warszawy albo przyjeżdżają z Warszawy pozwiedzać. Natomiast nie bardzo myśli o tych osobach, które są na miejscu i które może nie poradziły sobie po fali przemian z 89 roku. No więc ja mam takie spostrzeżenia głównie. Natomiast jest to miasto o zupełnie innej specyfice niż większość miast, ponieważ na przykład ze względu na to, że było założone jako miasto, jako osada idealna i jako miasto ogród, to ma bardzo dużo takich rozwiązań dotyczących przestrzeni publicznej. Jest zielone, są wciąż jeszcze dosyć szerokie chodniki, ocienione. Dosyć komfortowo jest się przemieszczać na przykład po tym mieście na piechotę. Co w wielu miastach we Wrocławku pamiętam było. Tak? Super? Na piechotę? Tylko. No autobusy nie przejeżdżają. Nie. Więc ja pożyłem do piechotę. Chciałem dojechać do babci właśnie dwa tygodnie temu autobusem, ale nie dało się, bo nie przyjechało. Ale w Wrocławku, tak? Tak. W ogóle jeżdżę sami sobie. No ja chodzę na piechotę, więc... Może też byłabym często rozczarowana, ale chodzę na piechotę, bo mieszkam w centrum. Więc jest rzeczywiście też taka oferta, powiedziałabym, dla starszych osób. Są parki, które nawet nazywają się Park Seniora i rzeczywiście widać tam osoby starsze, które tam siedzą, rozmawiają na ławeczkach i tak dalej. Natomiast mam wrażenie, że w tej chwili ciągle jedyny pomysł, jaki jest na Żyrardów,
to jest to, że to jest sypialnia Warszawy i że ci ludzie wyjeżdżają co rano i wracają dopiero wieczorem. Więc czasem w weekend może pójdą gdzieś do jakiejś kawiarni albo do jakiegoś innego lokalu. W kinie filmy są brane z tygodniowymi opóźnieniami. Premiery nam się nie zdarzają właściwie. Chociaż jest to bardzo fajne kino, w którym na przykład nie ma reklam. Przychodzi się na seans o 18 i od razu zaczyna się film. To chciałbym jeszcze podzielić się refleksją a propos chodzenia na pieszo po mieście, bo akurat byliśmy w dwóch miastach, gdzie z debatami, gdzie w tym samym czasie trwała kampania aktywistek i aktywistów miejskich na rzecz przestrzeni bardziej przyjaznej pieszym. To były Kielce i Koszalin i chodziło o przestrzeń koło dworca kolejowego, ponieważ zarówno w Kielcach, jak i w Koszalinie przed dworcami kolejowymi są praktycznie takie miejskie autostrady. I tam aktywiści miejscy domagali się właśnie takiej bardziej przyjaznej przestrzeni, co wiąże się właśnie z tym, że były to miasta, które rozbudowywały się właśnie w latach 70. Przez centra miast puszczano często czteropasmowe drogi. I jedna uwaga, bo byliśmy w jednym mieście, gdzie istnieje bezpłatna komunikacja miejska, to jest Bełchatów. I podczas tego spotkania, jedna z pań z publiczności powiedziała, że no co prawda mam bezpłatną komunikację miejską, ale co z tego, skoro te autobusy jeżdżą tak rzadko i faktycznie one jeżdżą rzadziej niż raz na godzinę. Taka była uwaga. Ale chciałem... autobus jest bezpłatny. Tak. Bo wiadomo, że jeżeli komunikacja jest bezpłatna, to się w nią coraz mniej inwestuje. Tak. No i właśnie chciałem się teraz zwrócić z tym pytaniem, aby skonfrontować to, co my usłyszeliśmy podczas naszych spotkań na temat wykluczenia transportowego, z tym, z czym pani się zetknęła podczas swojej reporterskiej podróży, która znalazła swój finał w książce Nie zdąży, która właśnie się ukazała. Bo my zetknęliśmy się z takimi przypadkami. W Świdnicy jedna z pań powiedziała, że przeprowadziła się ze Świdnicy do pobliskiej Jaworzyny Śląskiej tylko ze względu na połączenia kolejowe, że Jaworzyna Śląska oferuje jakby gęstszą siatkę połączeń. W Koszalinie jedna z pań, to była bodajże amerykowana nauczycielka, mówiła, że kiedyś były takie połączenia, które pozwalały z Koszalina jechać na przykład do Gdyni czy Gdańska, pójść do teatru wieczorem, wrócić, dziś tego nie ma. No i wskazywano też właśnie na te problemy, zwłaszcza w tych miastach położonych blisko dużych metropolii, że nie można łączyć pracy zawodowej w wielkiej metropolii z mieszkaniem w mniejszych miastach. Więc chciałem się zapytać, czy to samo pani odkryła podróżując, a być może znalazła pani jeszcze inne bariery, które wiążą się z deficytem transportu w Polsce? Wiele. Natomiast rzeczywiście to są takie powtarzające się historie dotyczące kłopotów związanych z transportem. Kiedy myślę o tej osobie z Świdnicy, to myślę sobie, że to jest jednak jakaś sprawczość. To znaczy miała siłę, chęć zmiany i przeprowadzenia się do innego miejsca. Ja spotkałam bardzo wiele takich osób, które już nie miały, albo jeszcze nie miały takich możliwości. I wiele osób mieszka w rejonach, które są pozbawione transportu. Ja nie mówię jakiegokolwiek transportu, chociaż takie plamy też są, ale uważam, że autobus, który jeździ rano w południe i po południu, to jest żaden autobus. Bardzo często autobus, który jeździ raz na dwie godziny w niektórych miastach średniej wielkości, też tak jest. Okej, jest jakiś autobus i władze lokalne pewnie uważają, że wywiązują się ze swoich zobowiązań wobec mieszkańców. Ale tak naprawdę to oznacza to, że to ludzie dostosowują się do transportu, a nie ten transport służy ludziom do realizowania rozmaitych ich potrzeb społecznych. Bo ludzie muszą dojechać do lekarza, bo trzeba dojechać do szkoły, bo chce się skorzystać z jakiejś oferty kulturalnej. Więc ja raczej wysłuchiwałam gorzkich historii o tym, że dzieci muszą wychodzić wcześniej ze szkoły albo nie mogą uczęszczać na zajęcia dodatkowe,
albo że to dotyczy też terenów wiejskich, ale osoby z terenów wiejskich dojeżdżają właśnie do gmin, do powiatów, do tych miast średniej wielkości. I w takich miastach, na przystankach, na dworcach kolejowych spotykałam bardzo często na przykład starsze kobiety, które rano wyjechały z domu do lekarza, miały do tego lekarza na 9, 10, udało im się dojechać, no ale powrót 14, czasem 15, czasem 16. No i to jest wielogodzinne siedzenie z torbą, w której trzeba mieć wszystko pod ręką. Czasem można pójść do sklepu, można pójść na jakieś targowisko, ale to też nie są osoby, które mogłyby sobie pozwolić na, nie wiem, przesiadywanie w kawiarni, tak? Albo nie ma już takich miejsc w wielu miastach, gdzie zwyczajnie w przyzwoitych warunkach można poczekać na autobus albo na pociąg nawet. Dworce są nieczynne, dworce autobusowe bardzo często wołają o pomstę do nieba, to tam nawet nie ma jak załatwić podstawowych potrzeb takich fizjologicznych, a to do tego powinien też służyć dworzec. Więc to jest szereg rozmaitych problemów społecznych, które się składają na to wykluczenie komunikacyjne, a wykluczenie komunikacyjne generuje mnóstwo takich problemów. To za chwilę, Piotrze. Tylko dopytam o jedną rzecz związaną z tą reporterską podróżą. Czy osoby, z którymi pani rozmawiała, wyrażały jakieś oczekiwania? Znaczy, czy mówiły, jakiego transportu by chciały i czy adresowały do kogoś? Znaczy, czy wyrażały jakieś roszczenie wobec władz samorządowych, państwowych? Czy też to jest taka już akceptacja tego jak jest i że to już jest po prostu stan, który po prostu jest stanem trwałym? Ja mam wrażenie, że to się trochę zmienia. Teraz zaczęło się zwłaszcza ostatnio zmieniać, ale ja trochę w książce piszę o czymś, co zaobserwowałam, czyli o takim błędnym kole transportu publicznego, czyli transport po 1989 roku, transport publiczny nie leżał w obszarze zainteresowania władz. I raczej ludzie, tak jak w wielu innych sferach, mieli poradzić sobie sami. Czyli ze zwolnieniami mieli poradzić sobie w ten sposób, że na przykład mieli zakładać swoje firmy. A z brakiem transportu albo jego stopniowym wygaszaniem mieli sobie poradzić kupując samochody. I wiele osób rzeczywiście sobie w ten sposób poradziło. Tych samochodów mamy w tej chwili bardzo dużo. I w wielu rejonach są osoby, które dzięki temu sobie radzą. Mogą dojechać do pracy, rodzina jakoś dzięki temu funkcjonuje. Więc mam wrażenie, że nastąpił taki rodzaj przyzwyczajenia i wyciszenia tych oczekiwań, bo tak długo mam wrażenie, powtarzano ludziom, że ten transport jest, że jest jakiś prywatny przewoźnik, albo że dobrze, że w ogóle jeździ jakaś kolej, dojeżdża gdzieś, że rzeczywiście oczekiwanie lokalnie, że transport będzie pewny, częsty, na czas, że rozkłady jazdy będą czytane, że ludziom zaczęło się to kojarzyć z jakąś nadmierną roszczeniowością. I w bardzo wielu miejscach słyszałam, my sobie jakoś radzimy. Albo władze samorządowe, przedstawiciele władz, z którymi rozmawiałam, wójtowie, starostowie mówili, że to nie jest taki duży u nas kłopot. Dopiero tam po jakimś czasie okazywało się, że jednak ludzie artykułują te problemy. No ale mam wrażenie, że po tym, jak pojawił się pomysł piątek i PiS-u i przywracania połączeń autobusowych, ta ustawa, jaka jest, ja mam o niej swoje dosyć krytyczne zdanie, natomiast ona, mam wrażenie, pozwoliła mówić głośno o tym, że ten transport rzeczywiście nie domaga i że trzeba coś z nim zrobić. Pierwszy. Chciałbym uzupełnić, jeżeli chodzi o historię wrocławską, no to mam właściwie pod Wrocławskiem takie getto, które polega na tym, że w trzech takich blokach, nawet to są ruiny kosza ZOMO, stworzono takie miejsce dla ludzi, którzy nie mogli się znaleźć miejsca w ogóle w całym mieście. To jest taka specyficzna, tam zsyłany jest każdy, kto tam nie płaci czynszu, kto ma jakieś poważne przestępstwa do tego na koncie, więc stworzono tam taką dość specyficzną, anarchistyczną komunę, w której tam wszyscy mają dzieci ze wszystkimi. Czasami ktoś kogoś morduje i nazywa się to formalnie Leopoldowo, natomiast mówi się na to
mieszkać na zakręcie. To jest generalnie taki dość konkretny stempel, no bo to jest takie miejsce, gdzie nawet nie można zamówić pizzy, bo ona nie dojedzie. Straż Miejska też przyjeżdża niechętnie, jak przyjeżdżają policjanci, to kilka radiowozów, bo jedni idą na interwencję, drudzy likwidują. Pozostałych radiowozów, jak nie pilnowali, to coś tam się działo. W każdym razie jedyną możliwością dla dzieci do wydostania się z zakrętu to jest jeden autobus. Mają tam jeden autobus, jeden przystanek. Tam na tym przystanku też było jedno dość spektakularne morderstwo. W każdym razie z tego przystanku odjeżdża jeden autobus i tam w pewnym momencie tak po prostu wyłączono sobie tam czyjeś połączenie. W związku z tym te dzieci nie mogły jeździć do szkoły. Przez pewien czas nawet podawała taka powszechna ulga co do tego, dlatego że generalnie dzieci w mieście nie chcą się uczyć z dziećmi z zakrętu. Też niespecjalnie lekarze chcą przyjmować i tak dalej, no generalnie fajnie, jak oni są zamknięci i sobie tam się nawzajem jakby wyniszczają w tym zakręcie. Po jakichś tam apelach, no i jakiejś tam poważnej akcji przed wyborami to połączenie jedno wróciło. Natomiast to jest to absolutnie szokujące, że muszę tak zostawić, odciąć tych ludzi. I mówię o tym dlatego, że myśląc o tym, pisząc tam bardzo wiele stron napisałem o zakręcie. Zresztą są nawet socjologiczne dość ciekawe badania odnośnie tego miejsca, dostępne nawet w sieci, jakby ktoś chciał zajrzeć, bo jest to naprawdę specyficzna struktura społeczna, jeszcze bardziej niż ta, o której mówiłem wcześniej. No zobacz, jak poczucie takiej spirali, z której właściwie no nie ma jak się wydostać, bo na koniec końców nawet odcinają ten autobus. Nawet teraz, jak on jest, no bo tych połączeń tam jest, nie wiem, z 5, tak? Nie chcę składać, bo może się okaże 6, ale to jest taka skala. Dzięki. To jeszcze na zakończenie tego wątku transportowego, to taka refleksja z tych naszych podróży jest taka, że właściwie herbem mniejszych i średnich miast w Polsce mógł być rozplanowany busik, bo tak naprawdę myśmy widzieli na większości dworców kolejowych. Słucham? Busik to jest takie miłe słowo. Bus. Ale faktycznie na przykład w Kielcach oglądaliśmy sznur busów, które stały przed dworcem. I faktycznie ich stan techniczny już na pierwszy rzut oka był taki, że dużym ryzykiem była podróż tego typu pojazdem. Jedyne miasto, w którym byliśmy, gdzie nie dojeżdżają połączenia kolejowe pasażerskie, tylko towarowe, to jest Bełchatów. I tam trzeba po prostu w Piotrkowie Trybunalskim wysiąść i szukać właśnie tego busa. Ale faktycznie te busy, także przed dworcem w Koszalinie, to jest jakby taki symbol średnich miast i symbol wycofania się chyba właśnie, o czym pani mówiła, władz publicznych, tak? Bo one nie jeżdżą według rozkładów, praktycznie są niekontrolowane. Ale chciałem teraz się zwrócić do Marty Żakowskiej o ten pomysł na miasto średniej wielkości w kontekście tych problemów, które mówił Edwin, czyli depopulacja, starzenie się społeczeństwa. Na spotkaniu w Płocku profesor Nowosielski nawet użył takie bardzo, moim zdaniem, zdania, które mogło być mottem. Znaczy, że średnie miasta powinny sobie wyznaczać realistyczne, czyli średnie cele. Pani Iwona Wierzbicka była miejska architektka, ona powiedziała, że takie miasta średnie powinny wymyśleć sposób na sprytne zwijanie się, znaczy na takie dostosowanie się właśnie do tej zmniejszającej się populacji, dostosowanie się do tych trendów. Więc moje pytanie brzmi, jak mogłoby to zrobić? Znaczy, jak te miasta, które mają rozbudowaną często infrastrukturę, ta infrastruktura była dostosowana właśnie do tej ery przemysłowej, kiedy te miasta czasami podwajały swoją liczbę mieszkańców. No jak one teraz powinny się dostosować, zarówno jeśli idzie, nie wiem, o przestrzeń publiczną, o sposób zarządzania dialogu społecznego, czy w ogóle są jakiekolwiek wzorce, bo to był wniosek naszej debaty w Cieszynie, który tutaj przed chwilą Szczepin Medyk wygłosił, że nie mamy też takich doświadczeń, do których można się odwołać, bo to wyzwanie demograficzne jest czymś bez precedensu. Więc czy mamy jakieś pomysły, wzorce? Tak, no na pewno to jest sytuacja, jeżeli chodzi o kwestię demograficzną i kwestię wieku bez precedensu. My prowadziliśmy jako Magazyn Miasta jakiś czas temu taki program badawczo-edukacyjny Miasta Przyjazne Starzeniu i jeździliśmy
jeździliśmy po miastach, dużych i małych miastach wojewódzkich i byłych miastach wojewódzkich i rozmawialiśmy z seniorami już wtedy, właśnie zadając mi pytanie w szerokim kontekście i pracując na metodologii miast przyjaznych starzeniu WHO, bo prowadzą taką grupę, taką sieć, już teraz setek miast na całym świecie, które wspólnie próbują wypracować recepty na bardzo różne konteksty starzenia się miast, bo część z tych miast to są też miasta, które sobie radzą jakoś tam z depopulacją, a część to są miasta, które, w których przesuwa się akcent, jeżeli chodzi o liczbę osób w konkretnych grupach wiekowych. I jeżeli, bo to bardzo szerokie pytanie pan zadał, jaka jest recepta na upadające miasto, czy też zwijające się miasto. Niektórzy, jak mi powiem, na przykład w naszej redakcji to pytanie formułują w taki sposób, jak godnie też zakończyć po prostu miasto, zamknąć miasto, czy też pozwolić mu odejść. No myślę, że, już też nawiązując do kwestii wieku, myślę, że no, na świecie są bardzo różne miasta, które sobie różnie z tym radzą. Jedne wymyślają, ja się zgadzam z Edwiną, to też było widać w kampanii poprzedniej, tej samorządowej, że ten pomysł w wielu miastach na to, że przyjdzie jakiś wielki bohater w postaci właśnie zewnętrznego aktora, który uratuje miasto, jest obecny rzadziej, ale jednak w kampanii nadal był bardzo wyraźny. Przyjdzie jakiś inwestor, który... Czyli taki inwestor, tak, który właśnie jednak uratuje to miasto. Ale są też takie ruchy, jak na przykład, nie wiem, ruch tak zwanych slow cities, czyli wolnych miast, które przy nowej sytuacji, tłumaczę dosłownie slow, powolnych bardziej, które przy nowej sytuacji właśnie demograficznej i związanej z populacją stawiają na rozwój różnych takich drobnych na przykład przedsiębiorstw prowadzonych przez mieszkańców albo różnych usług w takich miastach, w których się zwiększa liczba osób starszych właśnie z zakresu srebrnej gospodarki. I szukają różnych rozwiązań, bardzo zrównoważonych często, na to, jak odpowiedzieć na takie wyzwania. Ale to, co przede wszystkim moim zdaniem jest tu istotne, to co też padło na przykład w kontekście transportowym, częściowo też wypowiedzi o Włocławku, opowieści o Włocławku, to, że jak miasta doświadczają tego, że ludzi jest w nich coraz mniej i że ta grupa, która zostaje, to są przede wszystkim osoby starsze, bo ostatnie dane mówią o tym, że w Polsce 17% ludzi to ludzie dzisiaj w wieku 65+, ale ta grupa tak zwana najstarsza będzie bardzo wyraźnie rosła i w wielu miastach już dzisiaj to jest powyżej 30%, a tam rozrost w 2050 to będzie 30%, 33% w ogóle średnio Polaków, ale dziś w takich miastach jak Łódź i w wielu mniejszych ośrodkach ten procent już sięga blisko 40% i będzie coraz dalej, więc musimy też sobie zadawać pytanie i my to w ramach programu Starsze Miasta gdzieś tam podkreślaliśmy bardzo wyraźnie, ostatnio trochę zwolniliśmy zakres z tym programem, ale na tym nam zależy, czyli na tym jak tworzyć warunki też do godnego mieszkania w różnych ośrodkach, nie tylko związane z rynkiem pracy, ale też z wieloma innymi rzeczami w mieście, które się zbierają na to, że dyskryminacja ze względu na wiek w Polsce to jest trzecia najczęściej spotykana forma dyskryminacji po kwestiach związanych z orientacją seksualną i kwestiach związanych z pochodzeniem, także na rynku pracy. Ale dla dyskryminacji składają się różne rzeczy. Też na przykład tak słynni media o tym piszą, to już jest głośno problem więźniowie czwartego piętra, czyli rosnąca samotność i wykluczenie i po prostu umieranie w niegodnych warunkach ze względu na to, że na przykład nie ma wind. I też w programie Mieszkanie Plus są takie warunki finansowe, że no często tych wind znowu nie budujemy, mimo że idzie tsunami właśnie wiekowe. Ale też takie, są to rzeczy związane z tym, jak projektujemy chodniki, prawda, że trudno jest z wózkami czy z laskami często podchodzić i to nawet dzisiaj, jak się idzie nawet na nowe inwestycje, te chodniki często sięgają mi po prostu do łydki,
co też w kontekście kryzysu klimatycznego jest idiotyczne i powodzi, ale też właśnie funkcjonowanie instytucji kultury. Przebadaliśmy i różnych instytucji społecznych, a także przychodni, szpitali itd. Po pierwsze brakuje nam geriatrów i tego typu pomocy też w okolicy miejsca zamieszkania, o czym mówi się Organizacja Zdrowia, ale też brakuje nam umiejętności takiej cierpliwej pracy z osobą starszą, czyli na przykład mówienia trochę wolniej i głośno w punktach usług i WHO to podkreśla jako normalny element polityk miejskich, a tymczasem my bardzo rzadko o tym myślimy. Więc ja myślę, że jeżeli chodzi o takie recepty jak pomóc miastom zwijającym się, no to jest mnóstwo różnych możliwości, właśnie takich bardzo drobnych chorób, bo jednak takie, że pojawia się jakiś tak zwany inwestor i wokół tego ośrodki też dzisiaj się rozwijają, ale przede wszystkim musimy myśleć właśnie o tym, że jednak za jakiś czas co trzecia osoba spotkana, a dzisiaj już tak jest w wielu miastach, spotykana na ulicy będzie właśnie osobą starszą w trzecim i w czwartym wieku. Tak, czyli właśnie bliżej 70, 80. No i rozumiem, że też musimy doprowadzić do tego, żeby można było w tych miastach jakoś godnie, jednak na różnych poziomach żyć. To jeszcze chciałem zapytać o doświadczenie, tak, w realizacji tego typu projektów. Po pierwsze, czy można zauważyć rosnącą świadomość wśród włodarzy właśnie średnich, mniejszych miast, świadomość tej zmiany demograficznej? Czy można znaleźć gdzieś jakieś dobre praktyki, znaczy jakieś dobre przykłady, że w jakimś mieście faktycznie postanowiono stawić czoła temu problemowi i coś zrobiono, co można określić mianem dobrej praktyki godnej naśladowania? Jasne. Ten ruch jest w ogóle bardzo dużo, my też go śledzimy od początku. Bo około chyba 2010 roku pojawiło się taka dużo danych i w ogóle szeroka dyskusja o tym, że się starzejemy jako społeczeństwo. Pan poseł Michał Szczerba założył parlamentarny zespół do spraw Uniwersytetu Trzeciego Wieku, z którego wiele rzeczy też nie tylko związanych z UTW wyszło. I wtedy też ruszyła taka fala w różnych miastach powoływania rad seniorów, pisania miejskich polityk senioralnych. Robiliśmy to też na przykład w Warszawie, ale robiły to też mniejsze miasta i w tym Gdynia, Poznań, Dąbrowa Górnicza. To są takie miasta, które jako pierwsze też przystąpiły do tej sieci Światowej Organizacji Zdrowia Miast Przyjaznych Starzeń. A żeby tam przystąpić, trzeba mieć kompleksową politykę właśnie senioralną. I to składającą się, my przetłumaczyliśmy ten przewodnik Miasta Przyjaznych Starzeń, tam jest ta metoda opisana, te polityki muszą się składać z zadbania o transport, ale one mają, oczywiście stawiają sobie, taki dokument stawia cele, a nie diagnozuje sytuację i stawia cele. Transport, przestrzenie publiczne, gdzie takie drobne rzeczy jak ławki są pokazywane jako normalny element wykluczenia. To znaczy senior, który ma wyjść z domu, nieważne czy do sklepu, czy do przychodni, czy do kawiarni, w pewnym momencie, jeżeli nie będzie miał ławki tam w ciągu tyle set metrów, po prostu nie wyjdzie. Czyli taka wisienka na torcie staje się naturalnym po prostu jednym z elementów wykluczenia społecznego prowadzącego do problemów zdrowotnych, psychicznych itd., psychologicznych. Ale tam są też właśnie usługi publiczne, usługi zdrowotne, rynek pracy i jest 8 tych obszarów, różne takie obszary. I to jest tak, że no, te miasta, które przystąpiły do sieci, są już jej aktywnymi członkami. Tych miast, kilkuset miast na całym świecie wymieniają się wiedzą ekspercką, przyjeżdżają eksperci do nich, oni jeżdżą, uczą się, wdrażają kolejne rzeczy. No to właśnie jest Gdynia, Poznań, Dąbrowa i jeszcze dwa miasta, teraz mi padło z głowy obecnie, ale są też miasta, które nie przystąpiły do tej sieci, tak jak Warszawa. Ona napisała warszawską politykę senioralną. No tylko teraz pytanie, jak szybko i jak skutecznie różne rzeczy są wdrażane, bo mamy już ten dokument, jego proces pisania od 7 lat, został przyjęty, wdrażany i tak dalej. No i teraz pytanie, czy na przykład przeprowadziliśmy w Warszawie audyt, nie wiem, chodników, wysokości chodników, co też jest kluczowe dla po prostu starszych ludzi, albo wysokości ławek, liczby ławek,
albo tego, ilu mamy geriatrów i co w tym kierunku zrobiliśmy, jak cisnęliśmy też na Ministerstwo Zdrowia, albo właśnie jak wiele kampanii społecznych. No, nie jest ich dużo, jak na to, że już prowadzimy poważną dyskusję o tym co najmniej od 5 lat w stolicy. Więc pewnie jednak takim fajnym wzorem bardzo jest Gdynia, która jest stosunkowo w kontekście Warszawy, jednak jest dużo mniejsza, więc łatwiej też troszkę jest wszystko zdiagnozować i tak dalej. Jest to samo bardzo prężne też środowisko obywatelskie i ten samorząd bardzo otwarty na tego typu zmiany i oni pracują rzeczywiście i na przestrzeni fizycznej i w kontekście partycypacji, współzarządzania z seniorami i różnych tego typu praktyk, czego zwieńczeniem jest właśnie przynależność do tej sieci. Bardzo dziękuję. Chciałem Państwa zachęcić do pytań, polemik, uzupełnień, wniosków. Mamy teraz proszę. Ja słuchając Państwa mam takie wrażenie, że jeszcze pomijamy jeden problem taki dosyć znaczący w kontekście małych miast, ale też dużych, to rozmawiamy w Warszawie, to znaczy ośrodki akademickie. I mamy ten problem, że młodzi ludzie wyjeżdżają z tych małych miast, no i później nie wracają, zostają w dużych miastach, bo gdzieś chyba panuje takie przekonanie, że w tych małych miastach, w tych średnich też, no nie ma za bardzo potem jakby dla nich możliwości, nie ma jakiejś opcji realizowania się kulturowej, społecznej. No i teraz pytanie, w jaki sposób jakby możemy temu zaradzić, tak? Bo w inny sposób zostanie nam zbiór średnich miast, które będą też pozbawione takiej pewnej elity intelektualnej, tak? To, że na przykład będziemy, nie wiem, remontowali kina, czy próbowali jakieś ściągać teatry, to będzie nic, jeżeli ludzie nie będą tam przychodzili, przyjeżdżali, no bo zwyczajnie nie będzie komu chodzić. No i teraz, czy mają Państwo jakieś, nie wiem, pomysły na rozwiązanie tego problemu, co zrobić, żeby zachęcić tych młodych do powrotu? Dziękuję bardzo. Na zasadzie to samo. Jestem z takiego miasta, które jest na, którą mam wrażenie, że jest takim miastem, które jest rozrywane, przepukiwane przez Warszawę, Poznań, Gdańsk i Trójmiasto i właśnie przez jeszcze kiedyś tam działałem społecznie na studiach, to robiliśmy takie badania, przepytywaliśmy licealistów najlepszych liceów bydgoskich, chyba 90% już wtedy nie planowało po prostu wyjechać to za granicę na studia. To jest tak jak miasto są wypłukiwane, miasto średniej i małej wielkości są wypłukiwane jakichkolwiek kreatywnych młodych ludzi, którzy mają zapał i nawet jeżeli zdarza się jakiś, tak jak tylko wspomniałem, zdarza się władze miasta, prezydent, który ma jakąś inicjatywę, pomysł, to nie ma kim tego robić. No to jest parę miesięcy, przez wiele miesięcy szukanie w Bydgoszczy, w samej perle centrum miasta na Wyspie Młyńskiej, która została nazwana diamentem Funduszy Europejskich. Naprawdę piękne miejsce z pełną wielkie młyny Rotera. I od 10 lat nikt nie ma pomysłu, co tam zrobić. Dlatego zabetonowaliście rynek. Tak. Od 10 lat nie ma nikt pomysłu, co to zrobić i do dzisiaj nikt nie znalazł pomysłu i oczywiście tam we wniosku o kolejny grant i tam dalej, tam coś trzeba wpisać, na to się wpisuje i gazety się zawsze rozpisują, że co tam będzie, co tam nie będzie, ale tak naprawdę tam nie ma żadnego pomysłu i to dotyczy wielu innych miejscowości, nie tylko Bydgoszczy, ale i wielu innych miejsc i tak dalej. Brak ludzi kreatywnych, pomysłowych, którzy mają jakiś kolejny zapał, chęć, czy też nie tylko, no jakiś tam duży problem. Dzięki. Ktoś jeszcze z Państwa chciałby się podzielić? Pino? Dobry wieczór, Bartosz Szerwiński. Ja bym chciał się zapytać o ten posłanek. Czy ten postulat deaglomeracji, czyli przenoszenia poza stolicę urzędów publicznych,
byłby jakikolwiek szansą na ratunek Włocławka, czy innymi słowy, czy gdyby jedno z urzędów publicznych zostało przeniesione do Warszawy, do Włocławka, czy miałoby szansę powodzenia zdania rady wojewódzkiej? Czy ktoś jeszcze z Państwa chciałby? Dobrze, to damy szansę, to pierwsze połowa pytania adresowane w pozycie, to Ciebie zaczniemy. Czasami to brakuje tych instytucji. Mówię, to może tak tytułem uzupełnienia o tym, co się działo w 1989 roku, no, ale te uderzenia były tak naprawdę trzy. Następne potem uderzenie w miasto, no, to była reforma administracyjna, która polegała na tym, że po prostu wszystkie urzędy, które miały jakiekolwiek znaczenie, zostały wyniesione z Włocławka. Ja też dobrze opisuję w książce, jak kolejne urzędy z dnia na dzień przestały istnieć. Tam nie było w ogóle pomysłu na tych ludzi, a jeszcze, że było jeszcze gorzej, to bliska sercu pana doktora formacja, która w 2001 roku przejęła władzę, bliska sercu większości mieszkańców Włocławka, którzy w 1995 roku najpierw poparli Aleksandra Kwaśniewskiego w sposób niespotykany i najmocniej w całej Polsce, a potem również w 2001 roku SLD, to ta formacja zabrała już jedyne, co tam zostało, czyli jednostkę wojskową, czyli jedyne płatne, dobrze płatne miejsca, które dawały jakikolwiek prestiż, więc tych instytucji brakuje. Bardzo, bardzo mocno tych instytucji brakuje. Natomiast to też potencjał dla aglomeracji nie jest chyba taki. On symbolicznie pewnie ma bardzo duże znaczenie, ja mu kibicuję. Wszystko spoko, no ale no też jakby nie wydaje mi się, żeby to w takim praktycznym aspekcie zasypywało tę wielką dziurę, która powstała tymi trzema dużymi uderzeniami, które naszły na miasto. No potem też możemy mówić o fali ucieczki, tak? po otwarciu naszych granic. Że no super, że ten model forsowany wcześniej, w ogóle patrzenia na miasta, pracując nad książką, rozmawiając z Michałem Bonim, on mi tłumaczył, dlaczego model polaryzacyjno-dyfuzyjny był dobry. Każdy może go ocenić oczywiście jak chce. Natomiast no, funkcjonujemy już wszyscy jakby w zupełnie innym paradygmacie. I chyba jasne jest, że ten przykład tej kolejki, która będzie tak szybko jechała, że wszystkie wagoniki będą jechały szybko za nią, no to no to już wiemy, że tak to nie działa, tak? Bo w województwie kujawsko-pomorskim mamy akurat dwustołeczność z tą większą przewagą wspomnianej Bydgoszczy, ale to jest tak, że te dwa duże miasta tak bardzo mocno kłócą się między sobą, że nie ma już pieniędzy, żeby dofinansować Włocławek, Dobrocław, Grudziądz, Brodnice i tak dalej, które są w tym województwie, więc tak to niestety nie działa, chociaż gdzieś tam może w tle tego pytania jest jeszcze coś innego. Też no, duże znaczenie ma jednak to, jaka klasa wybierana polityczna jest z danego regionu, dlatego że no, najsłynniejszy posłowski poseł to jest poseł Zbonikowski, znany z tabloidów, może niektórym, jako seks poseł. Ja niestety, no, przyglądając się tej polityce dość blisko, widzę, że jeżeli miasto ma człowieka, który coś może, stara się, to on jest w stanie ściągnąć różne instytucje do miasta. No, w taki czasami sposób patologiczny, ale to na mieszkańców działa. Jeżeli się dziwimy, dlaczego marszałek Kuchciński miał takie dobre poparcie na Podkarpaciu, no dlatego, że mimo tego, co się wydarzyło, no dlatego, że on po prostu dbał o ten teren. A akurat no bo całek nie miał niestety takiego szczęścia. Dziękuję. Było pytanie o tym, jak zatrzymać kreatywną młodzież w mniejszych średnich miastach. Czy Piotrze, ty chcesz się do tego odnieść, czy panie bym chciał się odnieść? Znaczy ja nie mam pomysłu, tak? Im dłużej pracowałem, im dłużej patrzyłem na te wszystkie wskaźniki, jak bardzo starzeje się to społeczeństwo w mieście, jak bardzo będzie nam brakowało za chwilę geriatrów, jak rośnie ten współczynnik, który od 2003 roku się cały czas powiększa, że liczba osób umierających jest większa niż rodzących się, współczynnik rozwodu, alimentów, jak tylko szczerze, no to
Nie wiem, ja sam na przykład bardzo chciałem zostać w Wrocławiu, ale no nie miałem takiej możliwości, bo pewne strukturalne problemy mi to umożliwiały, bo chciałem pracować w radiu, ale w tym radiu było tak ciasno, że tam od razu nie sprzątnięto z tego radia, do tego, że chyba miałem jakiś potencjał tam jako radiowiec. I tak się działo ze wszystkimi innymi, z moim bratem, z innymi ludźmi, to doświadczali. Znaczy, nawet jak się bardzo chce tam zostać, to jest mocno utrudnione. Ale już na koniec. To ostatnio rozmawiając z kimś z Wrocławka, rozmawiałem, ktoś z zewnątrz zadał takie pytanie, a jak właściwie tam u Ciebie gdzieś wyglądają rozmowy rekrutacyjne? Jak wygląda proces rekrutacyjny? Bo nie ma czegoś takiego, bo Wrocławku nikt nie używa takiego pojęcia, jak proces rekrutacyjny. Jest jakaś praca, to się załatwia. Tyle. No, też jakby to pokazuje, często słyszymy w debacie publicznej, że no nie wiem, że urzędnicy są słabo wynagradzani, prawda? To będzie teraz bardziej bolesny problem. Ale na przykład no, w takim mieście jak Wrocławek to jest wyważona praca. Ludzie robią bardzo dużo, żeby ją mieć. Recepty, ale zastanawiam się, czy to jest rzeczywiście, ale to jest proces, który obserwujemy od wielu lat, to znaczy młodzi ludzie wyjeżdżają do większych ośrodków. Niewielki procent wraca. Część zostaje. Ja jestem, pochodzę w ogóle z byłego miasta wojewódzkiego, ze Skierniewic i większość moich znajomych Poznań, Łódź, Warszawa. Ale zastanawiam się, czy to jest to wyzwanie, z którym dzisiaj powinny się te średnie miasta mierzyć, żeby za wszelką cenę przyciągnąć młodych ludzi albo ich zatrzymać. Nie wiem, czy trochę nie przeceniamy tego, czy to miasto nie powinno być trochę formowane dla tych ludzi, którzy teraz w nim mieszkają. Jeśli będzie się w nim polepszać jakość życia, to może ci młodzi za jakiś czas wrócą, a może nie i może trzeba się z tym pogodzić. Może to już jest takie pytanie, które trochę przebrzmiało. Taką mam intuicję. Natomiast kiedy trochę jeździłam po Polsce, to zauważyłam, że wracają za to do średnich miast osoby w wieku około emerytalnym. To znaczy te, które mają kłopoty właśnie z przemieszczaniem się chociażby. Wracają do średnich miast, bo dla nich to są miasta, które oferują jednak jakąś jakość życia. Czyli wreszcie można do tej przychodni się dostać, wreszcie, nie wiem, wracają do domów po rodzicach swoich albo do mieszkań po rodzicach. Więc może jeżeli młodzi ludzie chcą wyjeżdżać, to może trzeba na to pozwolić. Zgadzam, że jest to też taka, mi się wydaje, w dzisiejszym świecie, nie tylko w Polsce w ogóle, to przemieszczanie się ma trochę nową formę, chociaż z drugiej strony to jest też pytanie właśnie, kogo zatrzymywać, bo skoro tak bardzo się starzejemy, no to w pewnym momencie też już jakaś naturalna część właśnie ludzi ciekawych, większych ośrodków, gdzie naturalnie zawsze tak było, że się po prostu dużo więcej działo, prawda? To nie jest dzisiejsza sprawa. Też jest jakby właśnie ważnym pytaniem, czyli jakby jeżeli jest coraz mniej ludzi młodych, naturalna część po prostu gdzieś brnie dalej, no to właśnie w pewnym momencie będzie pytanie właśnie kogo zatrzymywać, ale jednak są takie miasta, które w których ludzie chętnie mieszkają, nawet kosztem dojeżdżania i dzisiaj w Polsce na przykład jeden z takich niewielkich miast jest słynne dla części Państwa, to hasło może już jest nudne, ale słynne Jaworzno, gdzie ludzie wolą dojeżdżać na przykład nawet godzinę gdzieś dalej, a tam mieszkać w przyjemnym, wysokiej jakości przestrzeni publicznej, bo oni to zainwestowali lepszym środowiskowo pod różnymi kątami i tak dalej. I to jest takie miasto, nie wiem czy Państwo wiedzą, w aglomeracji śląskiej bardzo wyróżniające się tym, jak rozwija się lokalna społeczność pod kątem przedsiębiorczym. Natomiast bardzo inwestuje w to, żeby były różne możliwości właśnie i też zatrzymuje tym ludzi, ale z drugiej strony bardzo inwestuje w przestrzeń. W Wizję Zero osiągnęli
kontekście wypadków, przestrzeń takiej bezpiecznego właśnie poruszania się i przestrzeń publiczną, to jak ludzie spędzają czas w mieście, w rekreację, ale też zadbali na przykład o planowanie przestrzenne, kompletnie mają pokryte planami i wymyślone, co jest gdzie i jak to działa. To jest takie miasto ewenement na skalę polską i no i może to też jest jakaś odpowiedź, choć jednak nie przeskoczymy tego, czyli wysoka jakość życia, o której rozmawialiśmy, choć jednak nie przeskoczymy tego, że i tak tych młodych ludzi będzie coraz mniej. I tak jakaś naturalna część, tak jak mamy te mity dążenia do Nowego Jorku, że tak powiem, że jakaś naturalna część nas i tak się przenosi dalej i szuka dalej. No ale na pewno właśnie inwestowanie w taką drobną i przedsiębiorczość i po prostu prowadzenie tego w kontekście takiej jakości życia ludzi może zatrzymywać. Ja jeszcze odpowiadając też trochę na to pytanie, posiłkując się opiniami, które pojawiły się na naszych spotkaniach. Ważną kwestię podniósł Piotr Witkicki, a na to zwrócił uwagę Rafał właśnie, który pochodzi z Myszkowa i na spotkaniu w Zawierciu on powiedział też o tym, że deindustrializacja w tych mniejszych średnich miastach spowodowała, że największym pracodawcą stał się sektor publiczny. I walka o zasoby, jeśli Państwo prześledzicie media lokalne pod kątem walki wyborczej na takim poziomie gmin i właśnie w tych średnich, małych miastach, to jest często walka na śmierć i życie. Znaczy kampania samorządowa w Warszawie, we Wrocławiu, w Poznaniu to jest wersal w porównaniu z tym, co się dzieje na szczeblu samorządowym w małych i średnich miastach, bo to jest walka po prostu o ograniczone zasoby i to jest walka o przyszłość zawodową wielu, wielu ludzi. I wydaje mi się, że to jest taki... Też to jest odpowiedź na pytanie, dlaczego ci prezydenci są tak trudni do usunięcia. Tak. Wrocławiu to jest historia. Jest tak duży pracodawca, miasto jest tak wielkim pracodawcą, że musi wywołać naprawdę powszechne ruszenie przeciwko sobie, żeby go z tej funkcji odwołać. To prawda. Tak, ale to też jest, a propos też pojawiały się wątki dotyczące władzy publicznej, bo na naszych spotkaniach te przychodziły, no, w dużej części, znaczy najbardziej liczne to były grupy osób starszych i młodszych, i młodych. Takie średnie pokolenie było mniej reprezentowane, ale też było i było wiele osób, które mówiło, że się wyprowadziło i wróciło. I na przykład są przedsiębiorcami albo chcą się zaangażować w życie społeczne miejscowości i w wielu miastach narzekano na brak chęci dialogu władz samorządowych ze społeczeństwem. Znaczy brak takiej formy partycypacji, wysłuchania i też takiej otwartości na nowe rozwiązania, ale kwestią zasadniczą to była ta jakość życia, o której tutaj wspomniano i wiele osób też mówiło, że wróciło do z tych mniejszych czy średnich miast ze względu też na pewną wygodę właśnie, że wszędzie jest blisko, że tempo życia jest wolniejsze, ale tutaj jedną z barier jest brak transportu publicznego, bo jednak wiele tych osób chciałoby łączyć pracę zawodową w wielkiej metropolii z mieszkaniem w tym średnim mieście, albo przynajmniej mieć dostęp dzięki transportowi publicznemu do infrastruktury na przykład kulturalnej, sportowej, która siłą rzeczy nie może być w tym średnim mieście, zresztą to by było bez sensu, ale nie ma właśnie tego transportu publicznego, tak, który by to miał. I chciałem jeszcze się odnieść, bo Paweł też hasło, Bart podniósł hasło deglomeracji, bo to też się pojawiło. Tutaj bardzo ciekawa uwaga była, bo my byliśmy też jedno miasto, które odwiedziliśmy, to było miasto, które ma status województwa, to są Kielce. I tam uczestnicy naszej dyskusji wskazywali, że Kielcom tak naprawdę status województwa jakby nie pomógł w przezwyciężeniu tych problemów, o których my mówimy. Znaczy, że te problemy są, one się pogłębiają i status województwa jakby niewiele tutaj pomaga. I byliśmy też w Radomiu, czyli mieście, które jest jednym z największych obok Częstochowy chyba, tak? Które pod względem liczby mieszkańców, które utraciło ten status. I tam jeden z uczestników dyskusji, panelu, wskazał, że to nie jest kwestia bycia województwem, to też nie jest kwestia deglomeracji, tylko kwestia tego, żeby te miasta, które tak jak Radom są dużym miastem, jednocześnie obsługują małe miejscowości dookoła Radomia, żeby one miały tak zwane funkcje wyższego rzędu.
Znaczy Radom nie musi być województwem, ale powinien mieć szpital specjalistyczny, powinien mieć silne publiczne media lokalne, wyższą uczelnię i tak dalej, i tak dalej. I to nie musi się wiązać ze statusem województwa, tylko to się musi wiązać po prostu z pewnymi funkcjami. I jeden z wniosków na naszej dyskusji, to zresztą Edwin Benek to podnosił podczas tych dyskusji, to jest to, że my swoim przed zadaniem wymyśliwiamy nowy samorządu, znaczy także tej roli dla samorządu na przykład wojewódzkiego. I tu także dyskusja się pojawiała, że na przykład transport publiczny mógłby być takim jednym z takich zadań, które samorząd województwa mógłby wypełniać, bo to, na co też ludzie zwracali uwagę, to jest to, że ten transport jest dotowany na niższym szczeblu, więc często po prostu bus dojeżdża do granicy jednego powiatu i potem człowiek wysiada i już się nie dostanie do sąsiedniego powiatu, no bo nie ma skorelowanej siatki połączeń, skorelowanego rozkładu. I tutaj często powołano się na udane eksperymenty z kolejami regionalnymi, tymi wojewódzkimi, że można by było ją uzupełnić właśnie o połączenia autobusowe, które by właśnie były odpowiednikiem kolei śląskich czy dolnośląskich, że istniałyby te autobusy śląskie albo dolnośląskie. Tylko widać na przykładzie transportu, że ten podział administracyjny trochę nam się może zużył, to znaczy, że nie wszystkie, że województwo nie zawsze jest tą najlepszą skalą, ale też nie zawsze jest nią powiat. Tak. Może warto szukać. Pisząc książkę, skupiając się jednak, chcąc nie chcąc, na reformie administracyjnej, tak sobie wróciłem do tego, jak nad nią pracowano i na co dzień nie zadajemy sobie, no nie myślimy o tym, ale przecież te województwa są tylko i wyłącznie efektem ówczesnych targów, tego, że każdy chciał dawać więcej. Pracowano nad tym pół roku przez te pół roku przed Sejmem stały delegacje różnych województw, protestowały, płonęły opony w różnych miejscach Polski. I chodzi mi o to, że ten ostateczny efekt jest bardziej wynikiem politycznych targów różnych ówczesnych sił niż jakiegokolwiek zdrowego rozsądku. Dlatego też często jest tak, że no, województwo kujawsko-pomorskie, no co to jest w ogóle za województwo? Tak? Co to w ogóle za Polsk, żeby Gorzów Wielkopolski był wielkopolski? Tak, ten modelowy przykład i tak dalej, że nie ma takiej tożsamości w ogóle wojewódzkiej. Są potworzone zupełnie absurdalny sposób, a inne funkcje, jak mówiłeś, są tak naprawdę tutaj ważne. Ja chciałem powiedzieć, propos tej deglomeracji, pomyślałem o jeszcze jednej rzeczy. Robiłem dzisiaj wywiad z świeżo upieczoną posłanką, która wstawiła w sobie wczoraj zdjęcie z profesorem Balcerowiczem na Twittera. I rozmawiając z nią, ona w pewnym momencie powiedziała, że no i tam w ogóle to było kiedyś tak, że tam te cukrownie upadały i tak dalej. Musiały upaść przecież te cukrownie, wiadomo. No i ja tłumaczę, no ale ja wtedy tak akurat byłem reporterem lokalnym w Toruniu, w Bydgoszczy. I jeździłem po tych miejscowościach, gdzie upadały te cukrownie, no i tak starałem się tłumaczyć, no wie pani, to jest taki trochę poważniejszy problem, to jednak nie do końca było okej. Tam się działy dziwne rzeczy, w Brześciu Kujawskim na przykład pod Włocławkiem pół miasta padło, zresztą tych przykładów jest więcej, że zostało to sprowadzone do argumentów Gabriela Jąskiego, a tam też coś było na rzeczy, no i tak tylko tak tłumaczę, no ale to przecież jakby nie ma tych cukrowni, ale teraz bardzo zdrowo jest nie jeść cukru. Wywiad. Mam nadzieję, że przejdzie do autoryzacji. Wywiad nie w ten weekend, tylko jeszcze w następny. Gorąco polecam. Posłanka pochodzi z Wrocławia, ale jest państwa posłanką z okręgu warszawskiego. Już się Szanowni Państwo, czy jeszcze są jakieś pytania, bo będziemy powoli kończyć? Dobrze, to będzie do ostatnich. Ja przyszedłem niestety w drugiej części Państwa spotkania, natomiast pochodzę z Radomia, rodzinnie już nie mieszkam w Radomiu od 100 lat. I się w ogóle nie mogę zgodzić z tym, co Pan powiedział na temat Radomia. To znaczy, że przyczyną rzeczywiście takiej degeneracji tego miasta
jest brak na przykład ośrodka akademickiego, bo wiadomo, jest uniwersytet, że przyczyną jest brak mediów, dlatego, bo wiadomo, jest najsilniejsza telewizja spośród wszystkich telewizji lokalnych w Polsce, regionalna z bardzo, bardzo długą tradycją. I wydaje mi się, że jak tak patrzę na moich rówieśników, to przyczyna jest zupełnie gdzie indziej. To znaczy, przyczyna jest w tym, że próbujemy traktować tego typu miasta, które znajdują się dookoła orbity, jaką jest Warszawa, jako staramy się robić coś konkurencyjnego do Warszawy. Tak? Staramy się ściągnąć przedsiębiorców. Tego typu miasta nigdy nie będą konkurencyjne względem Warszawy. Miasta, które są odłaczankiem dookoła Warszawy, nigdy nie będą konkurencyjne. I to, gdzie Radom popełnił bardzo ogromny błąd, to, że nie zaczął się w żadnym obszarze specjalizować. Tak jak mamy do czynienia z Jaworznem, tak jak mamy do czynienia z Łodzią, tak jak mamy do czynienia z Rzeszowem, które staje się miastem kongresów na przykład. Tak, w Radomiu nie ma nic, co mogłoby wyróżniać to miasto i stworzyć jakby tworzyć coś, czym różni się od Warszawy, ale z nią nie konkuruje, bo nigdy konkurować nie będzie mogło, prawda? Natomiast kryzys Radomia rozpoczął się od reformy administracyjnej. To znaczy w momencie, kiedy Radom przestał być miastem przemysłowym, kiedy upadły takie ośrodki jak Radospór, jak Fabryka Broni, jak Radom przestał być województwem, zaczął się degenerować. I dzisiaj rzeczywiście, jak patrzę z perspektywy całej Polski, to oprócz kilku miast, takich jak Bytom na przykład, bardzo ciężko jest mi niestety znaleźć miasto porównywalne do Radomia, jeżeli chodzi o skalę różnych programów społecznych, które tam są. Natomiast na pewno nie poszukiwałbym tego w tym, że nie ma tam telewizji, że nie ma tam uniwersytetów, że nie ma tam urzędów, są lasy państwowe. Jest jeden z największych urzędów miejskich w Polsce, bo jest miastem niewojewódzkim, ale ogromnym, jak w ogromnej powierzchni. To takie tylko odniesienie się odnośnie Radomia. Ja mam tylko jedno pytanie do Państwa. W kontekście ostatnich wyborów słyszeliśmy często, że było tak, że ludzie wybierali osoby na przykład na liście drugie i tak dalej. Chciałam się zapytać w kontekście spadochroniarzy tak zwanych, to znaczy kiedy posłowie byli wystawiani z zupełnie innych miast, nie mających nic wspólnego z danym miastem czy regionem, to czy w tych miastach średnich i małych, na ile, jeżeli rzeczywiście tak było i znacie takie przypadki, czy obywatele, obywatelki popierali tych późniejszych z listy, czy rzeczywiście już mają to poczucie, że mówi tutaj Pan, że jeżeli ma się swojego posła, który rzeczywiście działa, to może coś dla tego zrobić. Dziękuję. Skomplikowane. Mogę powiedzieć o Wrocławku, bo patrzyłem kiedyś na to, to rzeczywiście było tak, że znajdowano zawsze tego kandydata, że nawet jak... Znaczy też są parytety, no to już nie oszukujmy się tak, że jak jest takie województwo kujawsko-pomorskie, to na przykład Wrocławek w Koalicji Obywatelskiej musiał tam mieć miejsce trzecie. Tak? I jakby z tego czasami te dziwność tych list wynika, o czym zapominamy, że to musi być na przykład, że tam musi być jedna kobieta, że też musi być z Wrocławka, też musi być z Grudziądza. I powstaje potem jakiś czasami taki koniec końców dziwny twór. Natomiast miałem takie wrażenie, że mieszkańcy Wrocławka nawet jeszcze w tych wcześniejszych wyborach, gdzie tak nie dbano aż tak bardzo, to bardziej te listy były spontaniczne, że oni znajdowali tych. Był nawet na przykład jednego posła, który później został prezydentem miasta, obecnie nim jest, który został wybrany z bardzo dalekiego 9 miejsca Platformy Obywatelskiej. Ileż tam osób przed nim nie weszło. Jeżeli chodzi o spadochroniarzy, to wszyscy spadochroniarze podchodzili w zasadzie. Tylko to, że no, też mówimy o spadochroniarzach, którzy no, brali jedynki, tak? Czabański, Robert Kwiatkowski, kiedyś najsłynniejszy polski spadochroniarz Ryszard Czarnecki też startował z Kujawsko-Pomorskiego. Też wszedł, ale on też wszedł z Wielkopolski 5 lat później, no teraz jak wiemy wszedł z Warszawy. Z Bydgoszczu nie wszedł, tak. To 10 lat temu czy 5 lat temu? No tak, ale to naprawdę trzeba się postarać, jeżeli w lokalnej bydgoskiej telewizji
nie wiedzieć, jak się mówi Bydgoszcz, tak? Żeby nie być, żeby zostać pokrętowany przez wspomniany przykład Rostowskiego. Ale no, generalnie jak ktoś tam cokolwiek ogarnia i trochę popracuje, pokaże się, to raczej wchodzi. Tak? Czarnecki jest świetnym przykładem właśnie człowieka, który tam przyjeżdża i robi za każdym razem te wyniki. Wchodzi z każdego kraju. Nie będę go ogólniać, ale rzeczywiście mam wrażenie, że po prostu niezależnie od miejsca odszukuje się tych ludzi, których lokalnie się kojarzy. To są przykłady z miast, które ja znam. Znaczy, że mam wrażenie, tak było. W Skierniewicach tak było. Ale to jest tylko taka intuicja tak naprawdę. No. Okej, to bardzo dziękuję. Jeszcze tylko chciałem... Aha, jeszcze mamy skrót. Tylko to odnośnie właśnie kwestii wybierania, jeżeli mogę. Odnośnie kwestii wybierania lokalnych, nie jestem ze środy wielkopolskiej, gdzie najlepszy wynik w Polsce uzyskała Konfederacja, a uzyskała go dlatego, że startował stamtąd góry burmistrz z środy wielkopolskiej, więc jakby ileś kursów, który uzyskał, pozwoliła Konfederacji łącznie przekroczyć 16%, więc to dobrze pokazuje, jak duże znaczenie ma to, że Wrocław pochodziła z miasta, w którym głosuje Środa, jest miastem 25-tysięcznym. Chciałem bardzo podziękować panelistom, paneliście, państwu. I na koniec jeszcze krótka uwaga co do tego Radomia. Ja tylko dałem się w medium, które relacjonowało inną opinię. Być może ta opinia, ona się nie odnosiła do samego Radomia, tylko w ogóle do miast, które utraciły status województwa. Ale faktycznie to, co pan powiedział, że miasta muszą znaleźć pomysł na siebie, to była opinia, która pojawiała się na każdym spotkaniu, także na domu, które odbyliśmy. W Kaliszu była bardzo ciekawa rozmowa na temat tego. Kalisz, jak państwo wiecie, słynął z fabryki fortepianów i tam jest ta pamięć o tej gałęzi przemysłu i wokół tego zaczęły powstawać lokalne małe zakłady, które zajmują się renowacjami bądź produkcją tego typu instrumentów. I tam padło hasło, że pod adresem samorządu, że samorząd powinien mocniej wspierać lokalną przedsiębiorczość, na przykład właśnie wokół tej gałęzi, wykorzystać tę tradycję, która tam jest, tak, wiedzę, pewien kapitał społeczny, który wokół tego funkcjonuje. To samo, ten sam podobny postulat pojawił się w Świdnicy. Świdnica jest miastem takim przedsiębiorczo-kupieckim. Tam także pojawił się pogląd sformułowany przez szefa lokalnej izby gospodarczej, który także mówił, że oczekiwałby większej aktywności samorządu we wspieraniu właśnie tej lokalnej przedsiębiorczości, właśnie w wymyślaniu pomysłu na siebie. To jest przykład wspomnianego Myszkowa. O tym mówił Rafał właśnie na spotkaniu w pobliskim Zawierciu, że tam to było takie zagłębie obuwnicze, które do dzisiaj zresztą funkcjonuje. Więc jest wiele takich rzeczy, które te miasta mogłyby, znaczy powinny szukać pomysłu po prostu na siebie i tutaj pana opinia, to była opinia reprezentatywna dla wszystkich miast, w których byliśmy, mieszkańców, którzy brali udział w naszych spotkaniach. I coś, co jest niezmiernie ważne, to znaczy świadomość tego, bo to na koniec, że mieszkańcy i mieszkanki podczas naszych spotkań oraz paneliści, panelistki jakby jasno mówili, że mają oczekiwania wobec samorządów, natomiast jest także duża świadomość tego, że jest potrzebna polityka ogólnopolska, polityka państwa dotycząca zarówno tych zmian ustrojowych, dotyczących na przykład wymyślenia na nowo samorządu. Przed wyzwaniem, przed którym i tak stoimy, bo kończą się fundusze europejskie, a ten układ wojewódzki, on był jednak podporządkowany dystrybucji środków europejskich, ale także kwestia tej polityki przemysłowej, tak? Raport Śleszyńskiego trochę powstał na zamówienie, czy on na użytek tak zwanego planu Morawieckiego, więc to nieprzypadkowo ta Polska średnich miast, ten raport znalazł się w centrum uwagi. I tutaj jest świadomość tego, że jest potrzeba tej ogólnopolskiej polityki, dlatego my postanowiliśmy zakończyć ten nasz cykl właśnie w Warszawie, licząc na to, że tematyka
średnich miast w Polsce przestanie być tylko tematem rozmów na poziomie lokalnym, ale stanie się ważnym elementem debaty publicznej, na przykład w nowym parlamencie, i mamy nadzieję, że tak się stanie. Coś, co jest niezmiernie pozytywne, o czym mówiłem na początku, to jednak spory kapitał społeczny, który widzieliśmy w tych miastach, ludzi, którzy naprawdę byli tym zainteresowani. I wreszcie coś, co także moim zdaniem nasze spotkania, ale także kilka spotkań, które odbyliśmy w innych miastach, jest egzemplifikacją, czyli coraz większe zainteresowanie opinii publicznej tym tematem. Bo sam fakt, że rozmawiamy na spotkaniu, które odbywa się tuż po premierze książki Nie zdążę, pani Olgi Kitkiewicz, że jesteśmy przed premierą książki Piotra Witwickiego o Włocławku i mam nadzieję, jest na sali Marek Szymaniak, który był gościem naszej debaty w Kaliszu, który ciągle jeszcze pracuje nad projektem, który na Facebooku można, projektem reporterskim, który na Facebooku można obserwować na fanpage'u Zapaść. Marek był pani Szymaniak, autor książki Robienie reportaży polskiej pracy. I właśnie pracuję nad nowym projektem, czyli samo to pokazuje, że ten temat jest ważny i budzi emocje i miejmy nadzieję, że będzie miał swoje odzwierciedlenie także w debacie publicznej. Także jeszcze raz bardzo chciałem Państwu serdecznie podziękować. Zachęcam do lektury wszystkich tych trzech książek, które już jest, dwie, które powstaną. Zachęcam do lektury magazynu Miasta i zachęcam do lektury naszej broszury z wnioskami oraz wszystkich publikacji, które są tam rozłożone na stole. One są do pobrania za darmo i życzę Państwu miłego wieczoru i do zobaczenia na następnych spotkaniach.